Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie nowo dodane auto, które możecie znaleźć w zakładce Szybkich i Wściekłych. I przy okazji powiem, że jest cały pakiet Szybkich i Wściekłych dostępny w sklepie do kupienia. Więc na przykład jeżeli ktoś się czaił na Nissan Skyline'a, to teraz ma okazję, żeby go zakupić. No i w zakładce darmowy przedmiot macie do odebrania baner z Star Warsów. Jeszcze przed zakupem zachęcam do wpisania kodu twórcy EDEK. No i co, kupujemy naszą Mazdę. W sumie ostatnio nie pojawiały się filmy na kanale, więc mam tutaj do nadrobienia powiedzenie wam, że jest event ze Star Wars. I macie do odebrania wiele przedmiotów, w tym darmowe skrzynki, no ale już skupmy się na aucie. Jak widzicie, można na nim używać wszystkie malowania w grze, natomiast mi się podoba to jakby z prawdziwego życia, z filmu. W przypadku wyboru tego malowania nie można zmieniać koloru auta, natomiast w zestawie są też takie fajne oto koła. Ogólnie coś mi się zepsuło i nie działa mi prawa gałka, żeby się obracać autem. I przez to nie mogę z innej perspektywy zobaczyć kół, ale no nie wiem, mam nadzieję, że to jest coś z grom aktualnie, a nie, że mi się pad zepsuł. Dźwięk silnika trochę nie w moim typie, natomiast no sami go słyszycie. Z moich obserwacji wynika, że samochód ten ma hitbox do minusa, ale nie taki jak tutaj jest pokazany, bo tutaj jest pokazany dosłowny hitbox do minusa, a taki oto przesunięty trochę w dół, więc jest taka różnica, że to auto będzie nieco niżej postawione. Czy wypadnie to lepiej czy gorzej, to zobaczymy zaraz. No i zgodnie z tym, co ostatnio ustaliliśmy testując samochody, będę grał również na samym początku jeden mecz pod mechaniki, taki no po prostu casual, żeby sobie polatać, potestować auto, potem ranked 2 i ranked 3. Trójka na końcu. Dobra, zobaczmy, czy... Może ground pinch? Dobra, nie był zbyt soczysty. Dobra, testujmy tutaj jakiegoś... O, nie wiem, co to było. Jakiś taki pseudo breezy z opóźnieniem. Generalnie strasznie niskie jest to auto, jakby... Poza tym, że widziałem, że jest obniżony hitbox, to ono się czuje... Czuję się w nim tak płasko jak nigdy. Chyba jest to najniższe auto w grze, tak w sumie, jak sobie teraz myślę. I to nawet nie są chyba tylko moje przypuszczenia, tylko dosłownie prawda. Bo ten samochód jest niesamowicie obniżony. Co może być problematyczne w niektórych sytuacjach, a w niektórych też ciekawe. Dobra. Dobra, strzelamy double reseta. Ogólnie, nie wiem, pierwsze wrażenie jest strasznie dziwne. A jeszcze co do samego wyglądu samochodu, to o ile z przodu mi się bardzo podoba, to z tyłu niestety, no nie jest w moim typie. Chociaż jest fajny spoiler, to ten tylny zderzak nie jest tutaj w moim guście. No ale to oczywiście każdy sobie może sam ocenić. Spróbujmy sobie tutaj jeszcze raz polecieć na jakiegoś double reseta, zobaczyć, czy to auto jest konsystent w tym. Dobra, triple reset nawet strzelony, więc jeżeli chodzi o resety, to czuję się w nim dobrze. Natomiast można by też przetestować pincha, gdyż tutaj nam przeciwnik nieco przeszkadza. Okej, teraz jest okazja ku temu odpowiednia. Kuksir pinch i jest gol? Jest gol. Nie no, nie gra się nim źle, natomiast jest strasznie dziwne. I przeciwnik opuścił spotkanie przy okazji. No i co, czas przetestować teraz samochód w trybie 2-2. Zobaczymy, jak mi się będzie im grało. Tutaj pinch. Nie no, pinche też się wydaje, że ma dobry ten samochód, ale no naprawdę do tej pory dziwny jest ten świat. Nie, dobra, nieważne, nie tak to miało iść. Dobra, demujemy przeciwnika. Spróbujmy tego też zdemować. Ciekaw jestem, jak mi się będzie jedynki grało tym autem w sumie, bo zwłaszcza na kickoffach może być różnie, jak to auto jest naprawdę pieruńsko niskie. Teammate uderza. Prawie gol. Tutaj sobie zbituje rywala. Strzał na bramkę i mamy 1-0. Dobra, teammate tutaj leci z flip resetem i... Nie gadaj. Dobra, zdąży się do tego cofnąć, ale tutaj powinna być dla nas bramka. Jednak ta piłka się tak niefortunnie odbiła. Dobra, spróbujmy ground pincha. Dobra, jednak nie. Nie miałem do tego... Na krzywo poleciałem. Ej, demo na przeciwniku. Jakoś, nie wiem, mam wrażenie, że dobrze mi się demuje tym autem. Ale jak ono by było do czegoś dobre, to raczej do unikania demo, przez to, że jest takie niskie. Tutaj przeciwnik ten się wybije. Bradford czaruje na skrzydle, Bradford 1-1! Polanie do mida i interwencja. Dobra, nieważne. Napiszmy mu, żeby morale podbić, że to nasza wina. Ładnie podał, tylko szkoda, że jeszcze w świetle bramki siedział. Pan Lasie się mówi. Przebijmy tego. Tutaj spróbujmy 50, już nie miałem boosta niestety, żeby go również przebić. Dobra, to auto jest tak nieludzko niskie, że to jest... W niektórych sytuacjach to będzie taki game changer. Czy to czasami może być na plus, ale myślę, że w większości sytuacji to na minus będzie, zwłaszcza jeżeli ktoś będzie chciał szybko zawrócić z piłką na dachu. I nasz teammate... Dobra, spróbujmy sobie przyjąć. Udało się przyjąć, bierzemy na sufit. Przeciwnik nas przeczytał. Uda się zdemować, uda się zdemować. Janka. Dobra, tym razem już nie trafiliśmy w naszego teammate'a, jest 2-0. Dobra, time to shine. Strzał w top corner, nietrafiony. Wybijmy tutaj piłkę, żeby nas nie skontrowali. Teammate ma to jeszcze. Uderza.
Ja to sobie przyjmę. Dobra, ceiling pinch. To jest to, co zrobimy. Dobra, podajmy do mida po prostu. O nie, nasz teammate się zawahał. No i dobra, mamy pierwsze zwycięstwo. Ogólnie, jeżeli chodzi o sam samochód, to z przodu mi mega przypomina jakiegoś Kenizega. Nie wiem, czy to był dokładnie Kenizek Agera czy coś, ale no generalnie taki mocny vibe tego typu tutaj odczuwam. Jeżeli znajdę ten samochód w necie, to będzie zaraz na ekranie, a tymczasem gramy sobie Ranked 1v1. Naszym przeciwnikiem jest Riz i zobaczymy, jak tutaj będą nam przede wszystkim kick-offy szły. Z tego, co widzę, to ziomek używa Takumiego, który jest chyba... Wygląda dziwnie, natomiast jest to hitbox Octane'a z tego, co kojarzę, więc powinien się zachowywać dosyć standardowo. Dobra. On nie da rady nas przebić, sobie podlećmy. Mamy setkę, szybko zagarniamy piłkę. Nie zdąży strzelić, czy zdąży? Nie mam szans. Jeszcze słaby recover. Dobra. Stracimy gola, ma 1-0. I spróbujmy tutaj, jako że mamy ultra niskie auto, się schować za piłką. Dobra. Nie mam pojęcia, czy się udało, czy nie. Co tam się wyniknęło z tego, ale strzelamy na 1-1. Kolejny kick-off. Zobaczmy. Dobra, tracimy prawdopodobnie bezpośrednio. Tak jest. Może tym razem to się lepiej skończy. No dobra, bo na razie jest to mecz kick... Nie trafiłem. Ja pierdzielę, to był open po kick-offie i tracę bramkę zamiast strzelić. No dobra, fatalnie. Przyzwoity kick-off. Jakieś fliki mamy tutaj, no nie wiem, jest to totalny mecz kick-offa na ten moment. Demujemy go. I nie wiem, w zasadzie to też jest gol po kick-offie. Nie no, jest to chyba najnudniejsza jedynka, jaką ostatnio widziałem. Tym razem nie sfejkujemy. Szybko tutaj powróciliśmy do tego kick-offa swoją drogą. O! Uderzenie. Przeciwnik to broni. Ja sobie wezmę piłkę i zbierzemy boosta. No tam oddawanie strzału byłoby dosyć ryzykowne. Zbierzmy tutaj boosta, jakiś taki strzał. Dobra, zgarnijmy setkę, jak się zrespi. Udało się. Garnijmy kolejną. To nie powinno być groźne. Fajnie by było to szybko skontrować. Niestety się zawahałem. Ale flick. Zadziała? Zadziałał. Ogólnie myślę, jakie pozytywy może mieć to, że ten samochód jest taki niski. Tak właściwie. Nie wiem. Nie wiem, w czym to może być dobre, poza unikaniem demo potencjalnym. Zobaczmy. Jakiś flick. Dobra, totalnie mi siadło. Zagrajmy sobie do defensywy. Może być też dobry w jakichś mapkach parkurowych ogólnie. O, dobra, mamy gol z flika. Albo nie mamy gola, bo ziemek jednak zdążył. Gdzie byłem przekonany, że jest bez szans. To jeszcze 50. Okej, no bo na ogół kończąc ten wątek, zawsze dążymy do tego, żeby samochód był jak najwyższy raczej. Żeby wygrywać więcej 50 i tak dalej. Natomiast tutaj mamy totalnie najniższe możliwe auto. Zagrajmy sobie. Podleśmy na R drybla, a Real się generalnie dobrze strza tym autem. I wydaje mi się, że nie wiem, do dużej ilości rzeczy będzie ten samochód dobry, poza takimi basicowymi, które są dosyć kluczowe, typu przyjmowanie piłki chociażby. Czy tam szybkie skręcanie z piłką na dachu. Dobra, zagrajmy sobie do boku. Sobie tutaj przyjmijmy. Jakiś 50, właśnie tego typu 50 będziemy pewnie często przegrywali tym autem, bo jest zdecydowanie za niskie. Dobra, on to przebija, on to sobie wybije na luzie. Fajnie byłoby go zdomować, ale może być ciężka. Tutaj przebity, wywalamy. Niestety... Strzał! Dobra, ma 6-3, musiałem się na chwilę skupić. Dobra, zobaczymy, czy znowu uda się w miarę kick-offa wygrać. Udało się, więc jakby mimo tego, że ten samochód jest niski, to... No, to też od przeciwnika zależy oczywiście z kick-offami. Bardzo dużo. Dobra, strzelamy na 7-3, więc jeżeli o to chodzi, to jest ok. Prawdę mówiąc, na samym początku, jak zobaczyłem ten samochód, to przede wszystkim nie podobał mi się jego tył. I jak zobaczyłem jeszcze potem, że jest taki niski, to się nastawiałem, że będzie bardzo słaby. Ale tak w sumie to gra mi się nim całkiem dobrze. Jakby paradoksalnie nie wypada on źle. Chociaż może to też jest kwestia, że dawno nie grałem jakimś innym autem niż Fennec i... Nie wiem, brakowało mi tego? Się nastawiałem na coś dużo gorszego, bo czasami te auta były tragiczne. A ten zdecydowanie tragiczny moim zdaniem nie jest. Dobra, strzejsujmy. Dobra, ten chase był dosyć słaby. Niestety przeciwnik zagrał low 50. Kick
wszystko w miarę przyzwoity, zostawmy mu tą piłkę, żeby się tam nie narażać, bo i tak bym nie miał boosta, to można by zrobić tylko coś cienkiego. Nie wiem, jakim cudem to pod nami przeszło, także nawet tego nie szurnałem, ale dobra, żebyśmy tego meczu jeszcze nie przegrali, bo było bezpiecznie i nagle się robi coraz mniej przyjemnie. 8 do 5 to już jest dosyć ryzykownie. Dobra, niech Rismus zatakuje, sfejkuje, że strzelnie na raz. On niestety sam nic z tego nie zrobił, ale i tak to bronimy. Dobrze by było go zdemować. Nie zdemuję go, ale przynajmniej czas ucieka. On to fejkuje tutaj. Zagrajmy sobie w ten sposób. Chciałem go zdemować znowu. Znowu się nie udało. Weźmy sobie piłkę do defensywy, która będzie nieco tutaj ciężko do przyjęcia. No ale dobra, kradniemy czas. To sobie... Lecimy po kolejnej szerokości. Dobra. Nie zdążę. Nie zdążę i tracimy na 8 do 6. Zrobiłbym teraz slow kick-off, ale się boję, co z tego wyjdzie. Dobra, zrób. Dobra, zróbmy tak. On akurat zwalił kick-offa, więc nie było to totalnie miarodajne. Zabraliśmy wszystkie możliwe setki, więc on powinien mieć totalnie zero boosta. Więc tutaj nic groźnego się nie powinno stać. Dobra, wygrywamy to spotkanie w każdym razie, więc w sumie wygrywamy oba spotkania w meczu i w meczu, które graliśmy pod mechaniki, to też to auto wypadło całkiem nieźle. Zobaczmy jeszcze, czy te koła przechodzą na auta, które nie są z pakietu Fast and Furious. Jak widzimy, przechodzą. No i co, finalnie chyba muszę polecić ten samochód, mimo że na początku tego nie zakładałem. A jeżeli interesuje was również test innego samochodu z pakietu Fast and Furious, to zachęcam do kliknięcia w link na ekranie. Elo!